Cześć. Dzisiaj od dawna bardzo nie nagrywałem, ale to się zmieni. Teraz są wakacje, więc z racji tego, że są wakacje, będą częściej filmy na moim kanale. I mam dzisiaj do Was bardzo dużą prośbę. Bo dzisiaj się wypowiem o tym, co ja sądzę, co Polska zrobiła w sprawie Ukrainy, ale to już potem. Dobra, więc najpierw sobie idziemy na krainę, to by się lepiej farmiło. Ale jaka to jest w ogóle gra? Tapping Simulator, Tapping, coś takiego, nie? Tapping Simulator. I co właśnie sądzę o tym, co Polska zrobiła dla Ukrainy? Polska, moim zdaniem, dla Ukrainy bardzo dużo zrobiła, ale Rosja, moim zdaniem, prowokuje przez to Polaków. Bo już wam mówię czemu. I bo na przykład USA i Polska dają bardzo dużą ilość broni na Ukrainę. Na przykład Niemcy to im dali plastikowy hełmet, to już bez żartów i to jest prawda. Ale jedna rzecz mi się bardzo podoba, co Polska zrobiła. Że Polacy myślą o innych. Bo bardzo dobrze ludzie pamiętają, starsi, co Niemcy robili z Polakami. Bez wsparcia, jak pamiętamy jeszcze, jak ZSRR nas atakowało. Niemcy nas atakowali. I Niemcy chcą, żebyśmy powtarzali to, co oni. Co mamy po nich powtarzać? To, że mają los Ukraińców gdzieś? Bo moim zdaniem to jest tak. Niemcy są szefami Unii Europejskiej. To jest prawda. Ale jedna rzecz, która mnie drodzi. Bo Niemcy naprawdę są tak jak mówił właśnie Lech. Co ja gadam, jaki Lech Wałęsa chciałem powiedzieć, przepraszam Was. Jak mówił Jarosław Kaczyński. Mówił o tym, że jak Niemcy są tymi monarchą czy czymś, nie? To on jest młodym, wysokim blondynem. Ale on nie jest młodym, wysokim blondynem. Więc, bo on ma białe włosy, więc o to mi chodzi, że właśnie Niemcy nie mogą być tą gospodarką bardzo wielką. Już, patrzcie. Polacy inwestują w swoje wojsko i te swoje czołgi. Ale co ze czołgi inwestują w swoje, jak i tak te czołgi oddają Ukraińcom? Co to jest? Ale dobra, nie to, że jakoś bardzo mi się nie podoba to, co robi Polska, więc teraz jeszcze wam powiem, co mi się bardzo podoba. Patrzcie. Polacy przetrwali, jak pamiętacie, w 1014 roku zaczęła się II wojna światowa. Czy pierwsza wojna światowa? Chyba druga tam. Ja już tak dobrze nie pamiętam. Przepraszam Was za to, ale poprawcie mnie w komentarzu. No i co się stało? Polska przetrwała 1 miesiąc i kilka dni. Bez żadnego wsparcia. Bez wsparcia USA. Bez wsparcia Kanady. Bez wsparcia innych potęg. I co się stało? Popatrzcie. Polska by mogła być 3 razy potężniejsza w tych czasach od Niemców. Przez to jakby dogadali się z Szwecją i z Ruskami, jakby... Oj, przepraszam Was za ten dźwięk, to po prostu z gry. Jakbyśmy po prostu... jakbyśmy się dogadali z tymi krajami, jak byliśmy jeszcze Unią Polsko-Litewską, ale obojga narodów, wiecie o co chodzi, nie? Bo wtedy Polska była najpotężniejszym krajem, ale to już tak zostawmy sobie. I patrzcie, Polska miała więcej czołgów niż Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania i Szwecja. Razem wzięte. Ale Polska oddała te wszystkie czołgi
przez co stała się jednym z najłatwiejszych kąsków dla całej Europy. Na przykład Białoruś, która dostała broń jądrową. Tak, dostała broń jądrową, to jest potwierdzone. I teraz patrzcie, 110 wojsk, 110 tysięcy wojsk, personelu 75 tysięcy. IPL-01, te nasze czołgi, chyba też oddaliśmy, a ich mieliśmy tylko 11. Oddaliśmy Ukraińcom 5 czy 7 i nam zostało 5 czy tam 4 PL-01. To jest naprawdę śmieszne, co my robimy dla Ukrainy, ale okej. Polska jedną rzecz bardzo też dobrą zrobiła. Bo jak już jestem przy mówieniu o innych krajach, jakich jak Niemcy i Rosja. Rosja, moim zdaniem, robi bunt. Można powiedzieć, krytykuje tak Polskę. Zaatakowała Ukrainę, by Polacy oddali całą broń, jaką mają Ukrainie. I może się tak zgadali z Łukaszenką, że potem, jak już będzie takie 400 dni wojny i Polacy już się całkowicie spłuczą ze swojej broni, to Białoruś zaatakuje Polskę. Tak może być. A Ukraina przez to, że już nie dostanie dostaw z jakiego zachodu? Z Europy i też z innych krajów azjatyckich, które są za Ukrainą, na przykład jak South Korea, czyli Południowa Korea, bo wiecie, Południowa Korea, wiecie o co mi chodzi, nie? I się stanie klops dla Polski. Jak każdy kraj się spłucze na Ukrainę, może tak być, i potem Łukaszenka, który ma broń jądrową, wskoczy w Polskę, to może być źle dla Polski. Więc tutaj jest właśnie jedna rzecz, która może pójść źle dla Polski po pomocy Ukrainie. Ale i też może przyjść, bo możemy podpisać Unię z Ukrainą. Już bym wam to mógł zaprezentować. A już to potem wam powiem. Jak Ukraina ma 600,18 czy coś tysięcy kilometrów, a Polska ma 300 coś, tak 350, 360, to mogło to by być naprawdę fajne imperium polsko-ukraińskie. To mogłoby się tak nazywać. I byśmy byli, można powiedzieć, najpotężniejszą gospodarką Europy. Tak może być, tak też się może zdarzyć. Albo i też jak Rosja jakimś cudem wpadnie na pomysł, żeby zaatakować Polskę przez Białoruś, wiecie o co mi chodzi, jak im się nie uda z Ukrainą i wiecie, tam sobie odbiją tam na przykład tak jak Polacy kiedyś przy Moskwie, nie? Przez te dostawy, ale potem będzie tak jak z Polską, że Rosja się zgromadziła, cały Blitz i co? I Ukrainy nie ma na mapach. Brawo. Tak też może być. Więc dlatego się trochę obawiam, co może być. Ale jak to powiedział Mateusz Morawiecki, żeby Putin jak wpadnie na pomysł zaatakowania Polski, to musi się liczyć z tym, że 40 milionów Polaków z bronią będzie broniła swoją ojczyznę. Tak może być, tak może być. Tylko że na przykład jakby to mogło być, to ja już bym mógł mieć ile tam lat? Tam z 12 i co by się mogło stać? I dzieci by musiały z bronią chodzić. Więc tutaj jest też trochę takie, bo część Polaków bardzo duża to jest dzieci, więc to co Mateusz powiedział, Morawiecki, to częściowo jest prawda, częściowo nie. Ale już wróćmy do gry i nie omawiajmy się. To jest gra o nazwie Tapping Simulator, dobrze już powiedziałem. Wbijaj się do niej, bo bardzo fajna.
Oj, mam mało procent, ale to już tam. U was też nie ma prądu, bo u mnie już jeden dzień nie ma, czy tam dwa dni u mnie już nie ma prądu. Bo dzisiaj też będzie taka burza z gratem, więc nie wiem, czy będzie dzisiaj odcinek, ale postaram się, żeby był dzisiaj. Bo dzisiaj to nagrywam w 1 maja. Więc jak będzie 2 maja, to się nie denerwujcie, bo ja ciągle próbuję zrobić odcinek, ale jakoś, wiecie, tak mi się nie chce i dzisiaj po prostu miałem jakąś siłę i mi się chciało nagrywać. Wiecie, o co chodzi. I w dzisiejszym odcinku muszę wam jedną rzecz powiedzieć. Jak wbijecie 10 subskrypcji, to w tej grze wbijam się po topkę. Już wam pokazuję, jaka jest ta topka. To jest... Bo... Do topki mi bardzo daleko brakuje, albo i bardzo blisko. Patrzcie. Global Total... Total Pet. U USA... Ej, Polak tu jest! Patrzcie! Polak! Zadymiasz w ogóle. A tu jest on, to jest top, Total Pet, sami Polacy. Więc ja bym się chciał do tej topki wbić. I do niej potrzeba 166 tysięcy. A moje pet dają 2000. A dokładnie wszystko moje dają około 4000. Więc daleko mi brakuje do topu. Więc jak wbijamy 10 subskrypcji, to wbijam się po topkę. A już mam pokaz, jak możecie bardzo szybko. Ja tą grę całą przeszłam w 40 minut, coś takiego. Bardzo ładna gra, ładnie zrobiona, podobna do, jak ona się nazywała, Kickhead Simulator. Też fajna gierka, ale już mi się kręciła. Jakbyście chcieli pograć, to w Robloxie byście po prostu klikać Simulator i wyskoczy. Dlatego jest taka muzyczka, się tam chciałem właśnie kleje politycznie wam zacząć mówić, więc nie chciałem po prostu robić tak dla Becky, o, że będę sobie po prostu grał, tylko klikał i będę wam mówił o jakichś rzeczach z gry, tylko po prostu chciałem przez jakiś czas, przez dłuższy czas mówić wam o moim zdaniu, co Polska robi dobrego i co złego robi Polska dla Ukrainy. Moim celem jest bicie 300B, więc sobie wbijamy. Jak bijam to 300B, to już będzie dobrze. I zróbmy taką chwilę ciszy. Przez ten czas zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. I napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym, co Polska robi dobrego i złego dla Ukrainy. Daję wam czas do pisania i do subskrybowania. Jak wbijemy naprawdę to 10 subskrypcji, to zrobię fajnego specjala z Minecrafta, na którym będę z wami przechodził. Do
Dobrze? Jak będzie 10 subskrypcji, to postaram się na filmie przejść. Ale wiem, że tam się pewnie nie uda. I warto próbować. I postaram się niedługo zrobić film na konsoli. Z Minecrafta oczywiście. Bo mnie mój najlepszy widz prosił o to, żebym nagrał film z Minecrafta. I bardzo jestem na to chętny, tylko po prostu jakoś nie mam czasu na nagranie Minecrafta i wiecie, o co chodzi, nie? I po prostu teraz znalazłem sobie jakieś kilka minut na nagranie filmu. Potem ten pójdę spać. Się pewnie, bo już się zapowiadał mnie na busze, bo już mi właśnie zostałem powiadomiony o tym, że będzie dzisiaj burza z gratem i silny wiatr. Więc jak do was nie przyszło, to już wam mówię o tym i lepiej się przygotujcie. Bo może przez następne dwa dni nie być prądu. No bo pewnie dzisiaj nie włączą. Przez to, że już przecież wiedzą, że będzie dzisiaj znowu ta pogoda. Więc po co to jest? Po co by mieli teraz odpalać, żeby potem znowu gasić i się narazić na niebezpieczeństwo? No chyba proste, nie? Ej, wiecie co? Mówili, że włączą u mnie prąd o 12, czy o której nadal tego prądu nie ma. Ale mam dla was jedną bardzo piękną. Nie róbcie rebirów, jak macie bardzo dużo. To jest pierwsza rzecz. I 500M rebir. To jest takie OP. Bo dostajecie dwa pety. A ja będę robił sobie niedługo H1 milionek. Już wam pokazuję, na jakich jajkach najbardziej się opłaca. Na snow, jak macie bardzo dużo. Bo przez ten czas może mam na przykład mit wylecieć. Tego ja dropłem. I zrobię sobie golda na 20%, nie? Potem pomyślałem, jak to było 7 sezon miał, nie? Pomyślałem, że zaryzykuję i zrobię sobie go na Rainbowa. I wiecie, co się stało? Nie udało mi się zrobić go na Rainbowa na 20%. Więc tak trochę nie fajnie, ale trochę śmiesznie, bo wiedziałem, że tak będzie, ale... Mam trochę do przerobienia, to możemy sobie teraz przerobić. O, co tu się stało? I poleci nam... Dobra. Shiny pecik. Teraz spróbujemy go zrobić na tego. Na Rainbowa, co? Robimy go na Rainbowa. Nie no. To próbujemy znowu tak. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Jak traficie, bo jak nie traficie, to już jest niefajnie. No to bardzo niefajnie mi się stało sprawa. No i teraz lecimy otworzyć Ega za 300B. Tutaj on nie jest, bo mnie naprawdę na niego nie stać. Będę pewnie musiał całą noc na niego farmić, by mieć, ale... No ale jakbym tego trafił, na którego jest 0,00001, to już by było coś. Przepraszam, 0,00001. Nie no, 1,000. I 0,0000. Aj. A w ogóle powiedzcie mi, jakie dostaliście świadectwo? Bo ja dostałem bardzo fajne świadectwo, bardzo dobre. Chyba najlepsze z klasy całej. Potem pisało, że zrównoważony, to bardzo aktywny na lekcjach, no. Więc chyba dobrze. I ze wszystkiego dostałem na szósteczkę. Celująco wszystko dostałem, więc chyba okej, nie? I teraz, co mi dropnie? Jak mi teraz coś fajnego dropnie, to robię fikołka, prawdziwego fikołka. I odpalę kamerę, jak mi coś fajnego dropnie. I, aha, to nic takiego dobrego mi nie dropło. Ile on daje, ten kamer? Nawet go nie mogę założyć, brawo! Żebym się wkurzył, bo, oj, coś mi YouTube'a. Przepraszam was za to. Przepraszam. Ostatni weekend promocji w KFC. Skorzystaj
Korzystaj z okazji i kup drugi. Proszę KFC. Jak nie lubię KFC, to czemu mi takie reklamy dajecie? No i przepraszam was za to. I z tym śmiesznym akcentem chyba zakończymy. Na razie.